Michał Szcześniak jest naszym gościem. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Reżyser i współscenarzysta filmu dokumentalnego Punkt Wyjścia. Filmu, który dowiedzieliśmy się na początku tego tygodnia. Trafił na krótką listę y, filmów, które y, będą walczyły o nominację Oscarową w kategorii krótkometrażowego dokumentu. Mniej więcej rok temu, y, właśnie na tym fotelu, siedziała y, Aneta Kopacz. Aneta Kopacz, tak. Tak, tak. Z, Joan, y, z Joanną. Y, wtedy właśnie też cieszyliśmy się z y, tego umieszczenia na krótkiej liście. Y, dla ciebie to jest sukces i owoc y, ciężkiej pracy. Nie tylko nad samym filmem, ale także y, nad tym wszystkim, co dzieje się. Kiedy film już jest skończony, gotowy, to jest trochę takie osobne życie. Film zaczyna żyć swoim życiem, zaczyna być pokazywany na wielu festiwalach, bardzo takich zaskakujących zakątkach świata. No, ten miał bardzo fajny, taki rzeczywiście, przygodę i podróż właśnie po tych festiwalowych projekcjach. No, to jest, tak jak mówię, to jest osobne życie i to jest trochę takie życie z jednej strony bardzo ciekawe, to trochę spełnienie marzeń, bo to jest, ja właściwie czasami czuję się, jak, jakbym był w ciągle w biurze podróży, a, a z drugiej strony, no, takie wytrącające z pracy też trochę, dekoncentrujące. Bo już kolejne przedsięwzięcia przed tobą, mam nadzieję, że na koniec zdążymy i opowiemy o... Filmie, który chyba jeszcze jest w produkcji, ale to tak, na razie tak, nie zwracajmy. Tak, tak. Niech będzie bohaterem punkt wyjścia. Historia dobrze odbierana w różnych miejscach na świecie, dlatego że historia uniwersalna. No. Jej bohaterką jest Aneta, która. Niemal dekadę przed tym, jak dzieje się to, co widzimy w filmie, trafia do więzienia mhm. za morderstwo, a później, i od tego zaczyna się film, decyduje się wziąć udział w programie, mhm. który mają przywrócić do ta, społeczeństwa ta, ta, program ta. resocjalizacyjny. Jak trafiłeś na Anetę? Ja Anetę bardzo długo szukałem. Znaczy, ja miałem pomysł na film i wiedziałem, że coś takiego się dzieje, że dziewczyny z, właśnie z więzienia spotykają się ze starszymi osobami w domu z pomocy społecznej, nawet z bardzo wysokimi wyrokami. Aneta odsiaduje już 9 lat w momencie, kiedy ją spotykamy, tak jak powiedziałeś. Eee, no i popełniła no, takie straszne... No, w każdym razie stało się coś bardzo złego w pewnym momencie jej życia. Eee, I... No wiedziałem, że jeżeli jest, dochodzi do takiego spotkania, coś niezwykłego musi, musi się dziać i rzeczywiście usłyszałem wcześniej, że rzeczywiście następuje taka przemiana, że te starsze osoby strasznie potrzebują kogokolwiek, jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi, że często są opuszczone, często są samotne, rodzina ich nie odwiedza, czy też rzadko odwiedza i takie spotkanie dla nich jest wyjątkowe, a wiem też, że dla więźniarek, które zazwyczaj spędzają czas za kratami i mogą wyjść na te parę godzin, spotkać się z kimś, porozmawiać, I to te panie, Ci ludzie starsi stają się takim trochę medium rodziny, medium takich uczuć i, mm, i nie wiem, wrażeń, których nie, nie, nie doznały w, w domu, i teraz nie mają szansy właśnie doznać, i rzeczywiście nawiązuje się bardzo bliskie relacje i coś takiego, takie zbliżanie się, takie zawiązywanie się przyjaźni właśnie. Chciałem obserwować. No. I to jest przyjaźń y, i relacja Anety z panią Heleną, która y, czego dowiadujemy się z tej historii, y, od młodości choruje, cierpi, świat widzi, jak sama opowiada, jedynie za okien autobusu. Mhm. Y, jest y, no, nieporadna. Mówisz, że to jest taka wzajemna wymiana. Ja myślę, że twoja bohaterka może popatrzeć na panią Helenę w tym filmie jako na pewne odbicie, ponieważ jeżeli mówimy o więzieniu, to mm. tutaj są dwa więzienia. Jest to więzienie, w którym przebywa Aneta, ale jest też więzienie ciała, czyli ta choroba pani Heleny. No, no chciałem powiedzieć, że pani Helena już odeszła z, e, niedawno temu. I tak, i, i pani Helena była sparaliżowana, cierpiała na polio od szóstego roku życia. To jeszcze były czasy, kiedy polio nie, skutecznie nie leczono w Polsce. No i w związku z tym no, powoli ta choroba jakby coraz większy, coraz bardziej ją u... Ubezwłasnowol... Znaczy, nie ubezwłasnowolniała, ale w sensie no, sprawiała, że nie mogła mogła coraz mniej. No i ostatecznie mogła tylko siedzieć i ewentualnie. No i Aneta była pierwszą taką osobą, która zaczęła ją brać na spacery i, 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 właśnie, i właśnie spacerować w ogrodzie. Przepraszam, i pytanie było. Pani pytanie Hela... o, to, pytanie o, o to właśnie, że, że pani Helena jest pewnym odbiciem dla tak, takim, takim lustrem, w którym Aneta może się przejrzeć, bo to jest inny rodzaj więzienia. No tak. Tak, oczywiście, że tak. To jest rzeczywiście dwie dziewczyny, dwie panie z więzień. To jest spotkanie dwóch pań, które są bardzo ograniczone przez takie zewnętrzne okoliczności. Ale chciałem dodać jedną rzecz, bo tak zacząłem od tego, że no nie ma niestety pani Heli z nami. Ale e, jakby już do końca pani Helena i tak jest, taka jest w filmie, jest niesamowicie optymistyczna, niesamowicie taka ciepła. Była takim światłem dla nas i takim, tak, pani Hela pomagała nam wiele rzeczy uwierzyć w taki optymistyczny sposób. I to był paradoks, bo pani Hela, która jest sparaliżowana, była od tego szóstego roku życia, spotyka Anetę, która właściwie miała wszystko jest piękną dziewczyną, a jednak tak wiele w jej życiu się no, runęło. Tego, te, te historie też jest. poznajemy, to jest pewien rodzaj takiej tak. opowieści szta, szkatułkowej, gdzie kolejne tak. elementy tak. są odsłaniane. Z jednej strony zagubiona y, y, kobieta, która popełniła błąd, ogromny błąd, za który płaci, a z drugiej strony właśnie ta y, ograniczona przez swoje ciało starsza pani, która jednak mówi, zawsze byłam realistką i y, 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 zawsze wszystko mnie ciekawiło. Mhm. Tak, 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 tak. No ale to, to, to fakt dobrze, że powiedziałeś. E, muszę się ugryźć w język, żeby nie opowiedzieć też za dużo o filmie. Mam nadzieję, że państwo zobaczą. Bo to jest ogromna radość, kiedy się ogląda i y, myślę, że t, podstawowy sukces tego filmu polega na tym, że to nie jest historia morderczyni, tylko to jest portret kobiety zagubionej no, tak, człowieka, który popełnił błąd. Zresztą mm. to nie jest pierwszy raz, kiedy twój film porównuje się z twórczością Fiodora Dostojewskiego, ze Zbrodnią mm. i Karą, tak, tak, z taką tak. próbą odkupienia, e, odkupienia winy. E, jakie środki filmowe postanowiliście wykorzystać, żeby właśnie w ten sposób pokazać Anetę? To znaczy, no przede wszystkim ten film jest tajemnicą, której kolejne jakby etapy, kolejne poziomy zdradzamy stopniowo, stopniowo, stopniowo. To są takie odsłaniane, odsłaniane tajemnice. Punkt wyjścia jest ostatecznie tym momentem, kiedy wszystko, co złe w jej życiu się zaczęło i szukamy, co właściwie było tym punktem zwrotnym w jej życiu, kiedy... Natomiast środki filmowe... mam bardzo intuicyjną kamerę. Zresztą Przemek Niczyporu, który jest autorem zdjęć, dostał złotą żabę na kamery imidż. No, to naprawdę przepiękne zdjęcia zrobił Przemek. Um, I bardzo intuicyjnie byliśmy z kamerą. Bardzo. Ja myślę, że takim środkiem podstawowym my po prostu byliśmy bardzo blisko bohaterów, bohaterek. E, i, I też środkiem najważniejszym jest to, że cały czas rozmawialiśmy o filmie, cały czas bardzo mało spaliśmy. Wieczorem oglądaliśmy materiał, wieczorem właściwie w nocy. Spaliśmy po trzy godziny, wstawaliśmy i od razu mówiliśmy o tym, jak to... I właściwie mieliśmy, kiedy już byliśmy, ja byłem na planie, to, 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 to wiedziałem mniej więcej, co jak się może wydarzyć i byliśmy przygotowani na kilka wariantów i, i po prostu ustawialiśmy kamerę tam, gdzie akurat dziewczyny były, gdzie akurat się ta sytuacja rozgrywała. No już mieliśmy opracowane kadry po prostu w głowach. Jeśli chodzi o środki, e, to bardzo mało takiej bardzo niewyraźnej, bardzo takiej niepokojącej muzyki mamy. Jeśli chodzi o środki, to też e, no przede wszystkim mamy intuicyjną kamerę, czyli bardzo się zbliżamy z tą kamerą do bohaterki. I to y, 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 widać, jak ona reaguje. Y, rytm temu filmowi nadają y, takie przejścia, obrazy na przykład y, ostukiwanie krat wieczorne albo apel. Mm -hmm. I widać y, na przykład wtedy y, upokorzenie bohaterki, która sobie zdaje sprawę z tego, tak, 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 y, tak. obserwuje to. Y, albo moment, w którym dowiaduje się, że nie będzie mogła wziąć przepustki na święta, tylko, tylko już po gdzieś 30 grudnia. Tak, tak. Y, 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 i też reakcje wychowawcy, który nie jest takim e, stereotypowym wychowawcą czy, czy, czy strażnikiem. I to jest Bo też To ciekawe... nie jest stereotypowe więzienie. Absurdalnie. Dlatego, że więzienie to są kobiet? wyjątkowi ludzie. Nie, 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 to po prostu jest wyjątkowe miejsce. Nie wiem, na czym to polega. Więzienie na czarę śledczy w Nisku jest po prostu szczególnym miejscem na mapie. W życiu nie spotkałem się z czymś takim. Ludzie są bardzo empatyczni. Tam naprawdę wierzy się, że jakaś resocjalizacja może mieć miejsce i że rzeczywiście ci ludzie chcą pomóc. Zresztą ja, ja to wiem bardzo dobrze, że naprawdę chcą pomóc tym dziewczynom, no, które tam odsiadują wyroki. To jest też na tym poziomie ciekawy film, bo on zadaje pytania o to, no właśnie, na ile... Resocjalizacja jest skuteczna w polskim systemie penitencjarnym. Przypomina mi się trylogia więzienna Janusza Mrozowskiego, no tak, tak. w którym on prezentuje opresyjność taką tego systemu. Między innymi pokazuje człowieka, który nie wiadomo na jak długi czas będzie izolowany od wszystkich innych pod kontrolą 24 godziny na dobę. Janusz Mrozowski upomina się o taką, o taką Ludzką godność tych więźniów, mhm. i chyba coś podobnego udało się Tobie pokazać. No, być może. Znaczy, mam nadzieję w każdym razie. To jest, to jest trochę tak, że ja niedawno się dowiedziałem, że więzieni, więzienia w Polsce są coraz większe i coraz więcej ludzi trafia do tych więzień, coraz więcej ludzi, osób odsiaduje te wyroki, więc coś strasznego się dzieje w tej chwili. Więc. Myślę, że tę godność trzeba, trzeba się upomnieć właśnie teraz. Zastanowić się, co jest nie tak, jeżeli tak, taki proces ma miejsce. Um, natomiast jeśli chodzi o to uderzanie w kraty, tak wspomniałeś o tym. Ja, ja byłem już bardzo, nie wiem, na początku to po prostu będąc pod więzieniem, czy będąc w tym miasteczku gdzieś w okolicy, to stukanie w kraty się słyszy. Jak my weszliśmy na więzienia, to już tak jakby byłem trochę przyzwyczajony. Że to I później jak na montażu oglądałem to uderzanie w kraty, trochę potraktowałem to jako taki Przerywnik w filmie, ale pokazując ludziom, y, takim pierwszym osobom, którym y, między innymi panu Jackowi Bowutowi, on powiedział, że to jest strasznie mocna scena. I, i, i wtedy sobie zdałem sprawę, Wydaje jak to Wydaje się niepozorna, jest. ale tak. ona z racji też tego, że jest powtórzona ze dwa albo trzy razy, jako właśnie no tak, takie tak. przejście. Robi rytm, ale nie no, też po prostu jest mocno, no, to, jest, to jest takie bardzo, trochę jak przedszkolu, no te dziewczyny miałyby piłować kraty. Ja nie sądziłem, że to w naszych czasach w ogóle się jeszcze dzieje, że właśnie, bo jeśli mówimy o uderzaniu w kraty po to, żeby właśnie tak, takim młoteczkiem przez pana em, ze strażnika, służby więziennej, tak. strażnika, e, który sprawdzał, czy kraty nie są spiłowane, czy dziewczyny próbowały uciec przez okno. No i to, to jest śmieszne. To dzisiaj się wydaje śmieszne. Nie sądziłem, myślałem, że jakaś nowoczesna technologia ewentualnie, albo w ogóle coś, co jest niewidoczne, nieodczuwalne i, i, i po prostu, nie wiem, system kamer po prostu wystarcza, jakiś zupełnie niewidoczny, a tutaj zupełnie stare metody, które się kojarzą z XIX wiekiem, maksymalnie. No. No i właśnie reakcją na to obstukiwanie jest takie poczucie zażenowania i upokorzenia, które w pewnym momencie bardzo wyraźnie no tak, widać, to. ale też przypomina mi się taki kadr, kiedy w tej celi więziennej Aneta leży na łóżku, piętrowym i udało się wam stworzyć taki obraz, że właściwie jest ona, jest takie niewielkie światło, sama tak jakby zupełnie wyizolowana, nie ma świata. Mm -hmm. To więzienie się zaciera. Ona jest sama ze sobą mm -hmm. i ze swoimi myślami. Ja tak sobie pomyślałem, tak, 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 to jest taki moment rzeczywiście i to mówimy o momencie świątecznym właśnie i dlatego to jest, tak, o tym tak, momencie mówisz? Tak. No i dlatego to jest, są święta, ona jest sama ze sobą z myślami i gdzieś tam tylko od czasu do czasu przychodzi ten pan, który uderza w kraty, tego w filmie nie ma, ale tak było. E, I tak, tak spędza święta, dlatego to jest takie mocne, samotność święta. Znaczy tak mi się wydaje, no, tak mi się wydaje, to dla nas było takie przejmujące też. Ale też ważny element, dlatego, że to jest, to jest istota sprawy. Ona, y, dla niej ta historia także może być punktem wyjścia, a nie dojścia, czy, czy czymś skończonym. Mm. Y, nie zdradzamy zakończenia. <grym> y, dlatego, że właśnie y, postanowiła y, przepracować to, co się wydarzyło, swoją historię. No tak, tak. Wtedy się zaczęła ta przemiana. To jest, to jest, no oczywiście, to nie jest tak, że Aneta natychmiast trafiła do tej pracy społecznej. To jest Trochę tak, że ona musiała w pewien sposób na to zapracować, otworzyć się w pewien sposób, i takim pierwszym momentem, kiedy, przynajmniej tak mi Aneta mówiła, kiedy w ogóle coś się zaczęło w niej zmieniać, bo ona wcześniej była zbuntowana i ten bunt trwał e, bardzo długo, to takim pierwszym momentem było, kiedy zaczęła rozmawiać z psychologiem więziennym. Oczywiście tych psychologów jest za mało, wiadomo, i, i po prostu to jest, oni mają straszną, straszną pracę, bo mają bardzo dużo podopiecznych, tak. Ale, ale właśnie kiedy zaczęła z, rozmawiać z panią psycholog, no, zaczęła wierzyć, że coś się w jej życiu jeszcze może zmienić. Tylko tak dodam, że dzisiaj z Anetą jest całkiem, całkiem fajnie, wydaje mi się. Znaczy to, trochę się z, już, wie. oczywiście ona pamięta, co zrobiła i to jest straszne wspomnienie i, i to jest taka, coś takiego, co jest traumą do końca życia już. I będzie, no. tak to już jest, ale też zaczęła nowe życie. To tak, już rzeczy. A więc rzeczywiście to był taki y, punkt y, wyjścia do tego, co dzieje się dalej. Y, czas na nasz nieubłaganie dobiega końca, ale muszę jeszcze zapytać przynajmniej w dwóch słowach o y, najnowszej produkcji, czyli o filmie Spitzbergen. Pytaj. <grym> zdjęcia, zdjęcia rozpoczęły się w marcu, a to z kolei także historia kobieca. Nie wiem, czy to tak, dlatego, tak, że tak. lubisz kobiece historie i tę wrażliwość y, i takie sytuacje graniczne. Ratowniczka medyczna, która. Próbuję sobie poradzić ze stratą no, bliskiej osoby. To jest wszystko prawda. I to jest tak, to jest film o kobiecie i to fakt lubię tematy kobiece, wydaje mi się, że to jest. Taki, taką sytuację mamy, że jest mnóstwo męskich bohaterów, mnóstwo męskich aktorów, yy, czy, czy aktorów po prostu. A ten kobiecy świat jest jakiś taki niedowartościowany, no, jest fascynująco wiele bardziej niż nas, facetów. No, to jesteśmy tacy trochę mniej wymiarowi niż, niż panie. Tak mi się wydaje. No. Kiedy ten film będzie gotowy? No już za chwilę, już za chwilę. Jeszcze troszeczkę, myślę miesiąc, dwa. Zobaczymy jeszcze, znaczy film oczywiście jeszcze czeka na ocenę Rady Programowej Studia Munka, więc, więc jeszcze Ponieważ coś się może... Pow wydarzyć, powstaje w ramach programu 30 minut. Powstaje w ramach programu 30 minut, tak. tak. No i, i zobaczymy, no, jeżeli się spodoba, to już za chwilę, a jeżeli jeszcze jakieś zmiany miałyby być wprowadzone, no to jeszcze troszeczkę. Czekamy w takim razie na Spitsbergen, no i czekamy na wieści e, dotyczące Oscara. I trzymamy kciuki. Michał Szcześniak, reżyser i współscenarzysta. Punktu wyjścia był gościem dwójki. Dziękuję. Pozdrawiam, dziękuję bardzo.